Ja bym właśnie chciał podziękować za takie stanowisko burmistrza, bo cały czas zależy nam na tym, żeby ten problem rozwiązać wymiarami ogólnie dla rozwoju tej małej miejscowości. Ona się rozrośnie, bo przez okay, jeszcze mam piękne, pytanie, żeby piękne osiedla, to ten. I to, co zostało napisane w Gazecie Goleniowskiej, ubogło Radę Sołecką, bo my działamy naprawdę społecznie i chodzi nam tylko i wyłącznie o dobro tej wsi i ich mieszkańców. I trzeba to zrozumieć i nie pisać takich rzeczy, bo to boli, naprawdę. Jeżeli ktoś nie pracuje społecznie, to chyba może tak pisać. Ale szanowni Państwo, jak widzicie...